byli. Bo tutaj, ja bym powiedział tak. Ja na to inaczej spojrzę. Ale dlaczego do sądu? No, ale co się stało? Zawodnicy mieli 3 godziny czasu i zachowali się, można powiedzieć, w pewien sposób, no śmiesznie, no bo jeżeli zachowali się śmiesznie, bo no, wszystko. Ale podobno się nie zachowali, jak mówią zawodnicy i trener. No panowie, no powiedzmy się szczerze, no był, nie był. No wiemy, że wiemy. No trener mówi, że rozmawiał z zawodnikami, ja że nic takiego nie. I tu Franka nie mówi. Ja tu Franka nie rozumiem, bo Franek wersja się zmieniła. Proszę? Wersja się zmieniła. Franciszek Smuda poinformował, rozmawiał z dziennikarzami, z Mateuszem też i ze mną tak samo rozmawiał i powiedział, że ufa piłkarzom, ale musi pewne rzeczy sprawdzać i rozmawiał z kierownictwem tego hotelu poznańskiego. Okazało się, że 2 pokoje zostały wynajęte przez piłkarzy. Tłumaczenie tych piłkarzy jest następujące, że wynajęli te pokoje, żeby przymierzać jakieś tam ubrania. To jest jeszcze smutniejsze, że zawodnik, co zarabia 1,5 miliona euro za granicą, jedzie kupić gdzieś ubrania w hotelu w Poznaniu. Ja się nie zastanawiam, panowie, bo mnie ta afera cała śmieszy i smuci, bo śmieszy w takim znaczeniu, że tak, fakt napisał tekst, ale jest donos, bo tak naprawdę napisał 6, a oskarżył wszystkich, tak? To albo piszemy, albo nie piszemy. Pewne rzeczy nie przeciekają do wiadomości publicznej i taka jest zawsze prawda. I ja uważam, że to, jak prowadzą się kadrowicze, to moim zdaniem nie powinno być w mediach, w prasie. Tak mi się wydaje na zasadzie... Roman, ale zacznijmy od tego, że tak naprawdę donos został przesłany do portalu, w którym pisze... Chcemy to dobrze spuentować? Nie, ja powiem tak, no bo jak sobie rozmawiamy szczerze. Nie, rozmawiamy do końca donos został przesłany do portalu internetowego, w którym pisze Wojciech Kowalczyk. Weszło. Weszło się skontaktowało z kadrowiczami i poprosiło o pozdrowienia na antenie. Zgadza się. Tak, bo portal internetowy... Pozdrowienia się nie ukazały z tego względu, że telewizja publiczna zarejestrowała wywiad z jednym z kadrowiczów i potem miała szansę wyciąć te pozdrowienia. I nagle ten donos... Poszedł do bulwarówek. Natomiast jedna rzecz. Autor Weszło, Krzysztof Stanowski, uznał, że nie jest to informacja publiczna, bo to nie było pijaństwo całonocne, tylko specyficzne zachowanie, nazwijmy to obyczajowe. Miał prawo tego nie publikować. Fakt uznał inaczej, ale też fakt napisał tekst, w którym nie ma żadnych nazwisk, żadnych też szczegółów, żadnych informacji. To albo tu pisać, albo nie pisać, tak? Mówicie o tym, że proces. No ale kto ma wytoczyć ten proces? Ja się tutaj z Roman z tobą też zgadzam. Jeżeli się już coś takiego opublikowało, to jednak trzeba byłoby troszkę to jednak... Te nazwiska, tak? Bo jeżeli nie dajemy nazwisk... Panowie, nie szalejmy. Jakie jedną rzecz. Jest 23... Ja już swoje w piłce zrobiłem. Tomaszewski swoje zrobił, nie swoje zrobił. Ty też swoje zrobiłeś. Umówmy się, jak zaczniemy z nazwiskami, to w końcu my będziemy musieli grać na tym Euro 2012. Bo skoro Borus nie gra w reprezentacji, bo sobie po meczu wypił 2-3 piwa, czy w samolocie sobie wybił butelkę wina i nie gra w reprezentacji tylko z tej przyczyny, bo podejrzewam, innej przyczyny być nie może, bo na dzień dzisiejszy Szczęsny jest kontuzjowany. Fabiański nie gra i słyszę, że trener mówi, że ma 2 bramkarzy, Szczęsnego i Fabiańskiego. No to jak? Przecież może z nich tylko jeden grać, grałem w tym samym klubie. Czyli do reprezentacji bierze też... Ale zostawmy to. Po co jakieś nazwiska? Panowie, o czym mówimy? Oczywiście. No, natomiast... Spuentujmy to na wesoło. Spuentujmy to na wesoło. Mamy słabą reprezentację. Bo rzeczywiście poszli się bawić i było ich 6, a sobie wzięli 4 eskort, czy opłacili 4 eskort, no to są śmiesznie, bo jakby wzięli 6, to jeszcze bym ich rozumiał. Jakby wzięli 12, to by mieli, to może im brawa bił. Ale jak idą w 6 i opłacają 4, no to według mnie, coś z nimi jest najlepiej. Nie mają siły potem biegać 90 minut. No. To Silvio zawsze zamawiał 3 razy więcej niż mężczyzn. Spłytujmy to na wesoło. No kogo chodzi, czy ktoś sobie 2 dni przed meczem, gdzieś tam 1,5 godziny, czy godzinę, gdzieś poszedł sobie z kim. Zostawmy. W ogóle jeżdżenie po hotelach, kupowanie, zakłamania Frank. Banka, PZPN, gdzieś tam po meczu, nic się nie stało, my wszystko wiemy. Panowie, no umówmy się. No. Było, minęło. Po co grzebać? Tym? Było, minęło, zajmiemy się piłką, ale zapytam cię inaczej a propos tego, bo to, o czym mówi Michał Żebłakow, że kadra jest najgrzeczniejsza, momentami nawet nudna, natomiast co jakiś czas wypływa afera alkoholowa, albo inna afera obyczajowa, którą Roman nazwał. Ty spotykasz się dosyć często na kawie z Siniszą Michajlowiciem, trenerem Artura Borucza. Nie tylko się spotykam z nim na kawie, to jest mój dobry kolega z prostej przyczyny. Bo ja żyję na co dzień w Rzymie, jestem dyrektorem sportowym jednego z klubów prywatnych tenisowych, gdzie córki Michajlowicza uczą się u nas gry w tenisa. I ja go w poniedziałek zawsze widzę, bo w poniedziałek jak przyjedzie z Florencji, prawda, odwiedzić rodzinę i tak dalej. Czasami się na kawie widzimy w klubie, gadamy. I kiedyś się zająłem pytaniem, mówię, Sinisza, powiedz mi tylko jedną rzecz. Jak ty tam się ten prowadzi, ten nasz
Borys, ja to znaczy nie rozumiem, co znaczy prowadzi się, no mówię, masz z nim jakieś problemy? Siedział i zbierze, jakie problemy? To jest zawodowiec, no. Piłkarz gra, w formie jest, zawsze gotowy. Widzę, że trochę był, że tak powiem, przytłumiony, trochę był taki przygaszony, jak nie grał, bo liczył, że ja go wystawię od początku, w pierwszej składzie, że wygrali z Vasquez Frame, ale ja z nim nie miałem żadnych, absolutnie żadnych problemów, ale to też wynika z pewnej sytuacji, że we Włoszech jednak ten profesjonalizm piłkarzy jest troszeczkę inny, tam nie możesz być, no ale o czym mówimy, że co, panowie, nie, Borys tam, powiedzmy sobie, że ja mówię tak, ja nie lubię zakłamań, nie lubię hipokryzji. Na Mistrzostwach Europy, żeśmy wszyscy chwalili Artura Borysa, byliśmy w Austrii, byliśmy w Szwajcarii, ty robisz nam dobre grille po tym. I co się stało? Już na Mistrzostwach Europy, jak się nie mylę, Artur Borys gdzieś do Polski wracał, bo żona rodziła, syna rodziła dziecko, z drugiej strony już było wiadomo, że Artur nie jest to jedyna jego problem życiowy, bo gdzieś tam już ma jakąś pewnie dziewczyny, coś takiego. I to mnie przeszkadzało, żeby znakomicie brać, nikt się grać, ratował nas w ciężkich sytuacjach, nie byśmy przegrali wszystkie mecze po 5-0. My czasami wyrzucamy na pierwszą stronę problemy, które nie powinny nikogo interesować, które powinny być problemami prywatnymi. Borut dzisiaj to jest jedynym bramkarzem, który Franek mówi, że go nie weźmie na 100%, Franek mówi, że go nie weźmie, a to jest jedyny bramkarz, który nie tylko dzisiaj broni jest dobry, ale daje gwarancję linii defensywnej, bo ma osobowość, ma charyzmę, która z tą obroną może czegoś nauczyć. I on jest pierwszy po zabraniu. I się pytam, skoro przebaczono Peszce, dlaczego przebaczono? Bo Peszka jest bez osobowości. Biega, jest dobry, swoje robi na boisku, ale nie odezwie się poza boiskiem, nie powie, że trener mu się nie podoba, czy coś takiego, dlatego on wrócił. A dlaczego Borucowi nie da się szansy? Oczywiście zatrudnić Boruca w reprezentacji, czy wziąć go z powrotem, to wcale nie jest gwarancja na